Dybiła, to zawsze do krwi, przez co więźniarki ochrzciły ją mianem Krwawej Brygidy. Kusiła małe dzieci cukrem tylko po to, by następnie wsadzić je do ciężarówek, które odjeżdżały w kierunku komór gazowych. Dwukrotnie stanęła przed sądem i otrzymała wyroki, lecz tylko raz trafiła do więzienia. Kim była Hildegarda Leichhardt i jakie popełniła zbrodnie?